SK Info. Robimy wystawę. Najpierw była książka. Ogłosiliśmy na Facebooku, że poszukujemy maszyny do pisania, która zostanie wyeksponowana na wystawie. Odezwały się dwie osoby. Zgłosiła się do nas pani Karolina Golba, wnuczka Wandy Chotomskiej. Wanda Chotomska to autorka scenariusza do pierwszej polskiej dobranocki Jacka i Agatki i współpracowała z nami bardzo wiele lat. Wiele eksponatów pozyskaliśmy do zbiorów dzięki jej hojności. Teraz ta maszyna, możliwe, że Wanda Chotomska na niej pisała, mamy taką nadzieję. Maszyna wspaniała, kompletna, dodatkowo ma walizeczkę z ceną. Oprócz tego mamy instrukcję. Drugą maszynę pozyskaliśmy od pani Katarzyny Kamińskiej, która otrzymała ją od pani Danuty Mancewicz, twórczyni, aktorki teatralnej, związanej z inną polską dobranocką, także starą, z Gąską Balbinką. Pani Danuta Mancewicz udzieliła swojego głosu postaciom z dobranocki. Maszyna jest niemiecka, nie ma polskich znaków, więc twórczyni napisała instrukcję, jak się nią posługiwać. Instrukcja jest z roku 1969. Maszyna jest przepiękna, ma duszę i czujemy to, że jest tutaj duch pani Danuty Mancewicz. SK Info.